Witam tych z Was, którzy wraz ze mną uczestniczą w kursie maturalnym z fizyki, w kursie przygotowującym do matury z fizyki. Jesteśmy na półmetku. Ci, którzy uczciwie pracowali co tydzień, zaznajomili się z zakresem materiału, jaki w szkole średniej Wam przedstawiamy. Jest to materiał, który można określić jako wstęp do tego, co będziesz mieć na maturze. My dajemy Ci podkład, przygotowując do tego, abyś mogła rozwiązać zadania maturalne, które będą się różnić od tych zadań, które były rozwiązywane na lekcjach fizyki. Ale wydaje mi się, że po przejściu tej części kursu jesteście przygotowani do tego, by rozwiązywać zadania maturalne. I tak, w następnym tygodniu będzie trochę luzu. Z tego powodu, że mamy dosyć dużo czasu, a czeka nas jeszcze 11 playlist zawierających do rozwiązania zadania z kolejnych lat od roku 2017 do matury próbnej, która będzie ostatnią playlistą, matury próbnej, która odbyła się 16 grudnia 2022 roku. Ten tydzień, który nastąpi po niedzieli, poświęcicie na to, ażeby zaznajomić się z filmem, który przygotowałem. Film jest dosyć długi, bo jest to 20 kilka minut. Ale analizując zadania, jakie były na maturze próbnej 16 grudnia z fizyki, doszedłem do wniosku, że powinniście mieć głębszą orientację, jeśli chodzi o półprzewodniki. Już pojawiają się pytania na egzaminie maturalnym dotyczące na przykład diody LED. W związku z powyższym przygotowałem ten film o półprzewodnikach, punktując najważniejsze, najistotniejsze sprawy z nimi związane. Bo jeśli na maturze próbnej już się pojawiły diody LED, to należy oczekiwać, że coś z tymi półprzewodnikami może być i w maju. Dlatego po tym filmie opublikuję film, na którym będę analizował półprzewodniki, żebyście byli przygotowani, a nie zaskoczeni na egzaminie maturalnym. Potem 11 playlist z rozwiązaniami zadań maturalnych poszczególnych lat i tak dobrniemy do połowy kwietnia. Zostanie Wam jeszcze do egzaminu maturalnego 2 tygodnie, które możecie poświęcić sobie na wyszlifowanie informacji tych, których za bardzo nie zrozumieliście albo nie było czasu z nimi się zaznajomić. Zdaję sobie bowiem sprawę, że ostatnie playlisty, na przykład dotyczące fizyki współczesnej, mogą dotyczyć zagadnień, których jeszcze na lekcjach fizyki nie przerabialiście, bo przecież lekcje fizyki będą trwały aż do kwietnia przyszłego roku. I pewne zagadnienia dopiero później przeanalizujecie. Tak więc te sprawy, które dotyczą fizyki współczesnej, dopiero po tych 11 playlistach, które przedstawię Wam jako rozwiązania zadań maturalnych z fizyki, wtedy będziecie mogli wrócić do playlist z fizyki współczesnej i uporządkować swoje wiadomości na ten temat. Powinniście już teraz być na takim etapie, kiedy zdajecie sobie z tego sprawę, że nie ma zadania z fizyki nie do rozwiązania. Jak głębiej się nad nim zastanowisz, znajdziesz zależności, które opisują zjawisko, czy też zjawiska występujące w tym zadaniu. I przyjmij strategię wojskową. Po przeczytaniu treści zadania, po zrozumieniu, co tam się dzieje, jako strateg ustal ogólny plan bitwy. Ten ogólny plan bitwy powinien polegać na napisaniu równań będących
zasadami, prawami fizycznymi, które opisują to, co się tam dzieje. Jeśli to zrobisz poprawnie, będziesz mieć układ równań, który bardzo często sprowadza się do dwóch, ewentualnie trzech równań z trzema niewiadomymi. Potem jako taktyk przystąp do rozwiązania szczegółowych problemów, rozwiązania układu równań i otrzymasz wynik będący odpowiedzią na pytanie postawione przez autora zadania. Jeśli tak będziesz postępować, nie zawiedziesz się, a efekt twojego egzaminu maturalnego z fizyki będzie poprawny. Czego wam oczywiście z całego serca życzę.